Hej, hej, siemanko samurajowie, witam w kolejnym odcinku z Nio 2 i lecimy z kolejnym zadaniem, poszukiwanie. Zobaczmy, ktoś zostawił pod naszą nieuwagę dziwną wiadomość. Zobaczmy, wygląda na to, że ktoś wydrapał kamieniem na liściu jakieś słowa, chce przyjaciel szukać. Okropne pismo, więc może to wygłupie jakiegoś dziecka? Tak czy siak, zostawiam ci to do rozgryzienia. Okej. Jakieś tam kurcze wydrapane coś. Można powiedzieć, że ktoś nie spełnia rozumu, być może. Zaraz zobaczymy. Co my tu mamy? Proszę bardzo. Czyli po raz kolejny wchodzimy tutaj do tej lokacji. Bardzo dużo celów mamy. Nagolenniki weterana Mino. A jeszcze zobaczmy, jakim mamy tutaj... Te maska zwiadowcy... Wachlarz, właśnie. Wykrywanie anime, a to życie, o właśnie, i zamiast tej kapliczki to wykrywanie przeciwników bym sobie dał, jeśli mam takie. Skuteczność eliksirów, nie, wykrywanie przeciwników, mam coś takiego? Siła ninjutsu, wykrywanie kodam, o! Ale to na razie nie, to tego bym nie sprzedawał. Kurde, nie mamy wykrywania przeciwników, a szkoda, wielka szkoda. Skuteczność eliksirów. No nic, dobra, to zostaniemy przy tym życiu. Sprawdźmy sobie, czy tutaj czasem czegoś nie ma. Ale nie ma, tu jest zablokowane przejście, tu jest zablokowane przejście. Czyli po prostu są te lokacje mocno pozmniejszane. Siema, gościu. Oma? Nande koko nie? Omae mo ano tegami uketotta no ka? Reiseki demo te ni hairu ka to omotta ga. Jeszcze coś? Dobra, nie masz nic do powiedzenia. Prawdopodobnie te drzwi są otwarte, otwierane z drugiej strony, nie ma tutaj zasuwy. A żebyśmy sobie jeszcze zobaczyli umiejętności. Moc magii Onmyo. I ja bym bardzo chciał, słuchajcie, talizman gnuśności. O właśnie, o to mi chodzi. Droga Onmyo nowicjusz. Dobra, lećmy tędy. Czy my mamy jakieś jeszcze kosmki włosów? O, jest kosmyk włosów maga. Razy dwa. Kosmyk włosu ninja. Razy dwa. Dobra, i teraz bym sobie poszedł tu i spróbował sobie coś tutaj pójść w stronę właśnie talizmanu gnuśności. To jest tutaj, tak? Czyli to musimy odblokować. No i musimy ukończyć drogę Onmyo nowicjusz. Czyli to, kurde, musielibyśmy... Ajajaj. Droga nowicjusz. Dobra, czyli będzie to trzeba zrobić po tym zadaniu. Trzeba będzie właśnie zrobić to. Okej. Ale też mamy przy okazji talizman błyskawicy. Więc możemy sobie go dopisać. I przy okazji też rozdać punkty w poziom. Zobaczmy. Dajmy troszeczkę zręczności i troszeczkę magii. Dobra. I przygotujmy sobie jutsu. Talizman błyskawicy. Bardzo chętnie. Nie. Talizman błyskawicy. Bardzo chętnie, chciałem powiedzieć. Talizman odporności. O, talizman stali. Może byśmy zeszli z talizmanu stali i sobie dali talizman błyskawicy. A talizman błyskawicy jeszcze by trzeba było przypisać do skrótu. Przypiszmy go sobie tutaj, chociaż z drugiej strony bym przypisał go sobie tutaj. A ten talizman odporności tutaj. O, i superancko. I superancko. No to lecimy. Jesteśmy przygotowani. Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Lecimy dalej. Oho, i kraina yokai. Okay, a co w krainie okej? Okay. Między innymi jedna znaćka. Tonfa ucznia. Znowu nie spodziewać, że pewnie się później jakaś tej zasadzka będzie. Gdzie mnie tym plujesz, kumplu? Nie ma takiego żygania, żygaczu. Okej. Okay. I ty. Jesteś do wyeliminowania. Dziękuję. Ale się obkidał tam, do tyłu mocno. O, dzień dobry pani.
Przepraszam, ja tak tylko żartowałem. A tak naprawdę ja panią lubię. Żartowałem, nie lubię. Wal się. O Jezus Maria, to bolało. No nie wierzę, no. Jak ja jej nienawidzę. Nienawidzę cię, typiaro. A, stoi bardzo mało zdrowia. A może tak? No, właśnie. Kunaj. Kunaj widzę, że kurde robią całkiem niezłą robotę. Dosyć dużo zabierają zdrowia, więc warto z nich warto je wykorzystywać. A propos. Właśnie. Się obkidał gościu. Co my tutaj mamy w takim wypadku? Przeszukajmy sobie to. Na biodrek. Weterana Mino. Na biodrek. W ogóle co to jest za nazwa? Na biodrek. Piotrek na biodrek. To co? Zmieniamy na... bicie tym? Widzę, że kumpel tutaj ewidentnie chce dostać pierdę. O, spadł na dół. Właśnie tego mi było trzeba, słuchajcie, żebym zrzucił tego typa na dół. A tak naprawdę to nie. On teraz będzie gdzieś tam łaził, głupek, no. Ten też spadł. Szlak. Okej, okay. Włóczmy sobie to. Włócznia sterty kości. Tutaj nie ma nic, więc możemy w zasadzie zaskoczyć, co? On gdzieś tutaj jest. Ty, on mnie nie widzi. Ale jaja. Ha! No i proszę bardzo. Punkty umiejętności zdobyte w walce glewią przydadzą się później gdzieś tam zapewne. Jakiś prestiż nam się podnosi, nie? Coś nam tam się dźwiga. O! O, siema kodamka, znaczy sudamka to jest. Sudamka, ja już ci tutaj rzucam. Proszę bardzo. Bierz. A ja sobie pozbieram trochę złota. No. Proszę bardzo, igła antyparalityczna. No, niech będzie. Co mamy tutaj? Czemu? To ja nie mogę... Czemu nie mogę mu zadać obrażeń takich srogich? W głowę. To dziwne. Kopnijmy sobie to. Lecimy tego typa. A gdzie mnie z tym? No i oczywiście, że go zrzuciłem też. A! No chodź. Nie. Żeby nam ten nie spadł z kolei, bo kurde to jeszcze była... Dodatkowo by był problem, jakby on nam spadł. Okej, okay, i teraz tak, tutaj mamy jednego przyjemniaczka i znowu ja mu nie zadam totalnych obrażeń w głowę, nie wiem dlaczego. Oj, pod nami jeszcze pani. Pani wężyca. No i teraz będziesz wracać, tak? O, świetnie, się zżygał jeszcze. O, was dwóch jest teraz. Super. Nie... No, super. Naprawdę? On w momencie, gdy tylko i wyłącznie leży na ziemi, to oni się zjadają? Myślałem, że jest, ma bardzo mało zdrowia. A tu proszę bardzo. Jakie zaskoczenie. I wystarczy, że leży na ziemi, to oni się zżerają. Kurde. Myślałem, że jest na wykończeniu. No dobra. Niech będzie. Coś tutaj mamy? Nie. Tu, o, tu. Drzwiczki zamknięte. I mamy sudamę. Owoc miechunki rozdętej. Wyrzuć. Ktoś tutaj wpadł do wody prawdopodobnie, co? Rozgniewanie cel sudama. Ktoś zaatakował sudamę. I zginął od sudamy, nie wierzę. Co za typ. Dobra, mamy skrzynkę.
Na wszelki wypadek może ja bym sobie najpierw otworzył, słuchajcie, przejście tutaj. Żebym nie musiał przechodzić przez tych wszystkich brzydali. Okej. Jeszcze może... O! Jasne! Tylko ty zanim nie spadnij do tej wody, ty maleńka! Cyk, cyk, cyk. Święta woda! Będziemy rzucać w nich świętą wodą. No na pewno. A czekajcie, tu jest jeden przyjemniaczek. Może go wyeliminujmy, nie? Jak tamta pani sobie poszła... To my zrobimy tak. Okej, okay, i ona jest tutaj głównym złym. Można było się to spodziewać, nie? Shit. Warto by było jej zeskoczyć na łeb. Albo zarzucimy sobie przecież ten. Wszystkie talizmanki, może wtedy z nią jakoś zawalczymy. Czekajcie, mamy szybkość... Znaczy, w zasadzie to nie możemy... Czekajcie, w zasadzie to nie możemy za bardzo się z nią jakoś tak mierzyć na otwartym terenie, a zwłaszcza na terenie, gdzie jest ten brzydal za tymi kartonami. No chodź. No i mam cię. Nice. Całkiem szybko poszło. Mam wrażenie, że mocno zrobiły te obrażenia od elektryczności chyba. Super. Super, super, super. Dobra, tylko teraz tak. To była jedna skrzynka, a właśnie, tu była druga skrzynka, bo tak też myślałem, że widziałem jakąś skrzynkę, która była zablokowana przez tą krainę i okej. Ale jak widać, można było ją odblokować tutaj. Okej. No chodź, 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 chodź. Bo widzę, że tak bardzo chcesz dostać pierdziel. No nie odskakuj mi tu do tyłu, no. Czy mi się wydaje, czy ja słyszę jakąś kodamę? Ty, tu jest Kodama! Cyk. Dobra. O, cześć maleńki! Wracaj do chramu. Nic nie rozumiem, co do mnie mówisz, wiesz? Dobra, co my tutaj mamy? Przydałoby się wykrywanie przeciwników. Zdecydowanie przydałoby się wykrywanie przeciwników. Możemy tutaj wejść? Nie. A możemy tutaj przejść? O, właśnie! I mamy też, zobaczcie, Sudamę trzecią już w tym zadaniu. Masz. Nie będę cię gniewał, nie będę się, znaczy na ciebie gniewał. Nie będę cię rozgniewywał, bo mnie jeszcze zabijesz. Taki mały, niepozorny, a potrafi przywalić, uwierzcie mi. To? Długi łuk? No i mamy jedno oka. Pana jedno oka. No chodź, 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 chodź. Nie chcemy małpki kłopotać. No, what the hell? Naprawdę kamieniem dostałem takie obrażenia? Cyk. Mamy cię z głowy. I tutaj chyba był jeszcze jeden, nie? No. No za tak. Dziękuję. I teraz tak, małpka i gość na jednej nodze. Zauważyłeś mnie? Nie. Małpka i gość na jednej nodze. Jezu, małpka w tak wąskim przesmyku to taki trochę problem. Oj, zablokowałaś się! No chodź, małpka. Raz, dwa, trzy. A ja ci teraz wjeżdżam. Oj, ty mi teraz wjeżdżasz. O właśnie, o to mi chodziło, żeby ci rozwalić ten róg. No hej!
No, kurde, ja dopiero co się wymęczyłem, żeby ci rozwalić ten róg. A ty mi takie rzeczy, nieładnie. Skacze jak popa prana, no, jak małpa. Owoc miechunki rozdętej, no, czyli to jednak dropi. I dropi tego całkiem dużo. Dobra, to my w takim razie potrzebujemy tutaj na tego gościa troszeczkę wzmocnień. Okej. I zaatakujmy go parę razy kunai. No chodź. O Jezu, tylko nie ten atak. Jest spowolniony, nie? Dzięki temu, że go sparaliżowałem, a jest w takim wypadku chyba podatny na paraliż, mam wrażenie. Bo ostatnio tak się nie świeciła elektrycznością ta pani Wężyca. Może pani Wężyca jest odporna trochę bardziej. Okej. A czy my z tą kodamą mamy porozmawiać? Nie. Chociaż czekajcie. Hej. Nic nie rozumiem. Ale dobra. Niech będzie. Nie mam zielonego pojęcia, o czym ona gadała. I teraz tak. Chętnie bym sobie zregenerował moje talizmany. Chętnie bym sobie zregenerował moje talizmany. Awans. Zręczność. Może być wzręczność. Świetnie. I lecimy dalej. Czyli jedną jakby część mamy odhaczoną. Możemy iść dalej, widzę, że ten typek ma zamiar zginąć. Oj, nie ma zamiaru zginąć, to niedobrze. Świetnie. Kto następny? Was tu dwóch jest. Hej. No chodź, 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 bo kumpel cię zeżre. A nie chciałbyś, żeby cię kumpel zeżarł, nie? Trochę lipa później na dzielni się przyznać, że kumpel cię zeżarł. No chodź. No chodź. No co za leszczyk. Myk, myk, myk. Dziękuję. I eliminacja, powiedziałem. To nie udało się, dobra. Z czegoś cię pilnowali. Eliksir i Yamatoden Uchikatana. Uchikatanom to też się grało w Dark Soulsach, nie? Swoją drogą, jeśli chodzi o Souls-like'i. Co mamy tym razem? Lećmy prawą stroną. O, małpa! Wo, 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 wo. Myk, 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 myk. I finisher? Do końca? Do końca. Superanckość. Bardzo dużo eliksirów z nich dropi. Tych takich mocniejszych przeciwników dwa. Czasami nawet i 3. Na przykład razy 2, 1. Myk. Aj, mnie zestunowało, zobaczcie. A mnie chrypa złapała. Dobra, zabieramy. Co mamy tutaj? Rękawice Ninja Fuma. A to ty tak rechotałeś. Ekspert wykończeń. No, mówiłem, cokolwiek nie robimy, zawsze dostajemy jakiegoś expa. I ktoś tu odpowiada. Ty odpowiadasz, gościu, za to. Dobra, to ja może najpierw... Nie. Bo ja mam wrażenie, że on mi wejdzie na plecy. Może najpierw jego wyeliminujmy, tylko sprawdźmy sobie jeszcze jedną odnogę. Mianowicie tamtą. O, jest Kodama. O, jest też pani. Jest też pani Wężyca. Dajmy sobie tak, dajmy sobie tak, dajmy sobie tak. Dobra, panią Wężycę wyeliminujmy troszeczkę z tego całego grajdołka. Oj, nie.
Co? Niby jak? Zregenerujmy się i oddajesz nam eliksir. I o to właśnie chodzi. Mogę wykorzystać jakiś eliksir, mogę się uleczyć w walce z jakimś przeciwnikiem, ale żeby mi zwrócił, wiecie, żebyśmy wyszli na zero. I wtedy będzie Bailando. Sprawdźmy to. Kusari Gam. O Jezus Maria. Jak tutaj w ogóle ciężko odzyskać staminę? Snake? Chyba go nie... A nie, jest. Nie, jeszcze nie zabity. Strasznie ciężko się tutaj odzyskuje staminę. I to jest do otwarcia. Czyli będzie trzeba tutaj jeszcze wrócić, jak pokonamy tego gościa z jedną nogą. Jeśli pokonamy tego gościa z jedną nogą, trzeba będzie go jakoś gdzieś tam przyszpilić. Najlepiej wyciągnąć go zza tego... miejsca z tego względu, że najzwyczajniej w świecie tutaj może być ciężko. Chociaż no spróbujmy. Ale to był zły pomysł. O, shit. O Boże, jak ja nienawidzę, jak on to robi. No, chyba sobie jajca robisz. Trochę obrażenia. Przekopsane obrażenia, co? Z pół obrotu. Ja ci zaraz zasadzę. O! I żebyśmy nie zapomnieli, musimy iść po tą skrzynkę. Nie? Swoją drogą, bardzo dużo Amrity gdzieś tam do nas wraca. Jak rozwalimy ten cały obszar yokai, to mam wrażenie, że ze wszystkich przeciwników, którzy jeszcze pozostali na tej miejscówce, na tym całym obszarze yokai, oni tracą staminę. Ja mam wrażenie, że my to dostajemy też Amritę. O, i kolejna skrzyneczka, którą możemy otworzyć teraz. Cyk. I jest kaptur samotnego wilka. No i patrzcie, to jest chyba czwarta Sudama na tym obszarze. Proszę bardzo. Co mi dasz? Pewnie jakiś crafting material. Bomba szrapnelowa. No, to nie jest crafting material, ale też się przyda. I została małpa. Dobra, uleczmy się na wszelki wypadek. Możemy sobie wziąć to. Możemy zaatakować małpę. O, małpa, co mi powiesz? Trochę zgubiłem. Ohohoho, to mogło wejść we mnie, jakbym się nie obsunął odpowiednio. Cofaj się. Raz, dwa, trzy. A ja jestem teraz na cztery. Dziękuję. I eliksirek powrócił, a my mamy ostatnią Kodamę, bo to właśnie Kodamy były dla nas zadaniem, czyli musieliśmy wszystkie Kodamy znaleźć. Czyli chodziło o przyjaciół tamtego Kodamy, który był na samym początku. O. Dobra, wracamy. Kontynuujemy zadanie. No i mamy też kolejny poziom. 10 tysięcy Amrity, w zasadzie 11 tysięcy Amrity. Nie wiem, ile potrzebuję na poziom. Ale rozdamy sobie. Albo w moc magii Onmyo, czyli ogólnie magię. Albo jakiś ninjutsu, czyli wytrzymałość, zręczność. No dobra, poszukiwanie. No to chyba udało ci się dość łatwo znaleźć towarzyszy tej osoby, co przysłała wiadomość. Mam tu nawet kolejną z podziękowaniem. Wesoło przyjaciele wrócili. Nadal pisze przepaskudnie. No nic, przynajmniej się cieszy, a to najważniejsze, tak? Okej, okay, rdzenie duszy oczyszczone, a my możemy pójść sobie jeszcze na kolejne. Chciwy łowca.
Nie zgadniesz, właśnie dostaliśmy kolejne zadanie od mistrza Dosana. Chyba nie chce pozwolić nam zapomnieć, kto tu rządzi. Znowu mamy się zająć jakimś yokai. Podobno wysłali już paru ludzi, ale nikt nie wrócił. Nie przeraża cię to, prawda? Tak też mi się zdawało, a więc do roboty. No to let's go. Nie, kurde, zapomniałem. Miałem iść do dojo. Miałem iść do dojo i zrobić nowicjuszowskie onmyo. Żeby móc zrobić talizman gnuśności. No będzie bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. A na pewno przydatne. Dobra, zobaczmy, ile możemy dodać punktów. Awansik. Dajmy w moc magii. Okej. A, i jeszcze jedną rzecz, mianowicie moglibyśmy sprzedać na bazarku Kodam. Złóż ofiarę. Wszystkie przedmioty i tylko pospolity sprzęt. 22. Aż. Według poziomu. Chyba mamy lepszą Kusarigamę. Tak mi się wydaje. Zbieracz ryżu, czekajcie. Kusarigama. Tak, mamy lepszą Kusarigamę. Przynajmniej na wyższym poziomie. Oczywiście to możemy sobie ją naładować. I zdobędzie trochę więcej. I wściekły smak, dobra. 9? Nie. No to którędy lecimy? Tędy? Tędy. Dzień dobry. Wielka szkoda, jakbyś spadł. O, spadłeś. Żartowałem. Wcale nie jest szkoda. Trzeba było tak blisko podchodzić? Dobra, czegoż się pilnowali? Gliniany dzwonek wabienia. Cokolwiek to jest. A tutaj? A to jest chyba miejsce... Oj, chyba. To jest chyba miejsce, które będziemy mogli później zrobić skrót. Czyli zrzucić drzewo. Cyk. I zobaczmy. Magatama, kubek oczoko i owoc miechunki rozdętej. Magatama to jest jeden z talizmanów, z tego co się orientuję. Więc będzie trzeba zobaczyć, czy czasem nie ma jakichś talizmanów, które nam potrafią wykryć przeciwnika. A może teraz sobie zobaczmy? Zamiast kosmicznej tablicy najlepiej. Według poziomu. Skuteczność eliksiru. Zdobywana amrita. Wykrywanie amrity. Kurde, no nie ma. Wykrywanie kodam. Nie ma wykrywania przeciwników. Kurde, szkoda. A, tutaj kto walczy? Dobra, weźcie się pozabijajcie nawzajem. A ja was dobiję. Można tak? Można. Jeszcze jak. Do rozwalania tych grzybów daje nam też, nie chcę nic mówić, ale rozwalanie tych grzybów daje nam też przedmioty. O, a propos. Proszę bardzo, strzała. Niby jedna strzała, ale zawsze coś. Więc tak będę łaził. Naprawdę musiałeś akurat łeb odsunąć. Kurde, gałganie, ty. Świetnie. A ty tu jesteś jeszcze taki brzydal. Kopniak i ucieka. O kurde. O kurde, ale doskoczył. Kopniak i ucieka. No to jest po prostu... Kilo. Paszczur, jaszczur. On zawsze tymi łapami tak kurde trzy razy bije. No gdzie? Gdzie? Ja ci dam. Dam dowodzenia. Okej, teraz tak, żebym ja się nie pogubił. Najpierw bym poszedł może lewą stroną. Chociaż... A! Już jak tylko słyszę,
ten taki charakterystyczny dźwięk, który ogłasza, że jakiś przeciwnik mnie zauważył. Już kurde, warto podnieść wtedy do góry tą postawę, czyli obronę jakąś, nie? Zarzucić. A co ty miałeś? Nic. O, pani wężyca. Pani wężyca, moja ulubiona. Pani wężyca, moja ulubiona. Kurde, czy ja chcę z nią walczyć? Może nie teraz. Może damy sobie radę. Na razie bez obijania jej twarzyczki. Tutaj nie ma nic. Nie ze mną te numery, Brunner. Trzeba mieć łeb na karku. Co jest? O kurde. No z tobą nie miałem zamiaru walczyć jeszcze, ale okej. No chodź. No chodź, 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 koleżanko. Ach, dostała. Dobra. No gdzie z tymi włosami? O tak, tak najbardziej lubię. Albo nieważne. Ja ci dam. Na mnie się zasadzać. Ty franco, ty. Dziękuję. Kamień duszy. O, tędy można iść. A co mi to da? Tutaj nie byłem. Długi łuk i święta strzała. Wysoko? Nie wysoko. No dobra, czyli zostawiamy na razie panią wężycę, bo z panią wężycą to jeśli nie muszę, to nie walczę. Nie lubię z nią walczyć. Ale prawdopodobnie prędzej czy później się z nią spotkamy, kurde. To nie ma nic. O, już nawet ją gdzieś słyszę. Gdzieś tutaj się, kurde, męczy z tym chodzeniem. Tu coś jest, cyk. Myk. Dobra. Jeśli dobrze orientuję, tutaj też... Nie! Kurde, jakbym spadł w przepaść, to bym się chyba zabił. Znaczy, prawdopodobnie bym się zabił. Ale ja bym się zabił. Czy tam czasem nie ma czegoś też na samym końcu? Myślę, że jest. Warto... Nie, nie ma! Kurde. No i znowu spadłem. Okej. Okay. A tu kto? Hej. Jestem Kamil. Dobra, trzeba było go jakoś wyeliminować tak w miarę szybki sposób. Porobiony czy jeszcze? Jeszcze. Ty, czemu pierwszy atak nie będzie wszedł? Dobra, powal na ziemię i tutaj mamy ten skrót, o którym mówiłem, który było w jednym zadaniu na tym obszarze. Dobra, zdobyto rdzeń. Teraz tak, tędy przyszliśmy. Tu jest znajdźka. Spoko. I tu też coś jest. A, tu już jest koniec zadania. I prawdopodobnie arena. O! Małpa. Ze mną te numery, Brunner. No kurde, nie odskakuj mi! No jest najgorsze, co może ta małpa zrobić. Jak jej ściągniemy tą staminę, to ona nam odskakuje. Przez co ja nie jestem w stanie ją kontynuować, obijać. O shit! No właśnie o tym mówiłem. I plecki. Ua! Plecki wchodzą dodatkowe obrażenia, nawet tym yokai, więc no warto się tak pozycjonować lepiej trochę. O Jezus Maria! O ty franco zbolała! Jak ja ci... Co?
Jak ja cię nienawidzę. Dostała w łeb. Nie. Nie tym razem. Ale jak się skitrała, widzieliście ją? No właśnie jej nie widziałem. Ale jak się tu przykitrała, co za... skurczybyk. Dzień dobry. No to żeś mi się odwinął, kumpu. Dobra, uleczmy się. Nie wiem, czy mamy coś, co może uśmierzyć ten... ogień na mnie. Ale chyba nie. No dobra, będziemy musieli to teraz jakoś jeszcze ogarnąć sobie, czy wszystko mamy znalezione. Ale to już w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I do zobaczyska. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa.